Witamy wszystkich. Właśnie jesteśmy w trakcie rozgrzewki przed Mistrzostwami Polski w Belce. Oskar, jakie plany na dziś? Opowiedz coś może o ostatnim starcie. Zaczął od ostatniego startu. W sumie ostatni miesiąc to były 3 starty międzynarodowe. OSG Europy, Champions League i Jetlife. Kurczę, no 10 start w przeciągu 3 miesięcy. Czuję się już troszkę zmęczony. Paliwa nie mam za dużo. Dzisiaj się przyjechałem, by resztki pozbyć. Zobaczymy, jak wyjdzie opener, zgłaszam, o 180 kg, co dalej będzie, to nie wiem, może też zależy od Ciebie, bo ja wiem, że jesteś ja przed ważnym startem. Ja będę dysponował, pierwsze zaliczyć, a później będziemy walczyć. Tak. Myślę, że te różnice nie będą jakieś duże, ja jestem w miarę przygotowany, za 2 tygodnie lecę do Chin, ale Oskar, powiedz może nam coś o starcie na Gents Life'ie. Jak oceniasz zawody, atmosferę między zawodnikami, kibiców? Zawody no, naprawdę topowe, to jest prawdziwe show, co tam się dzieje w trakcie konkursu. Miałem małego pecha, bo zgubiłem linię lotniczą. Ogromnego pecha, szacunek w ogóle, że wystartowałeś bez swojego sprzętu. Tak, no, przyleciałem w piątek rano, bez bagażu, linię lotniczą zagubiłem ten bagaż. W sobotę po południu miałem start, tak naprawdę do samego startu bagażu nie odzyskałem, wyszedłem w tym, co zdobyłem od zawodników, co w butach startowałem, w tych, co przyleciałem, z miękkich, zwykłych do chodzenia, także no, mam takie, że tak powiem, skrajne jakby wspomnienia z tych zawodów, bo największa impreza w moim życiu, a też jakby no, przygotowany byłem tak, jak no, ogromny szacunek dla Oskara, bo myślę, że w ogóle nie każdy zawodnik byłby w stanie bez swojego sprzętu wystartować. A ja oglądając zawody stwierdzam, że byłbyś w pierwszej trójce, żebyś miał swój sprzęt i kostium. Tak. No tych nerwów bym miał mniej, no to jest najważniejsze, bo bym sobie leżał spokojnie w hotelu, a nie się stresował. Także ogromny pech, ale myślę, że organizatorzy to zauważą i zaproszą cię na WSM i tak dalej. No chociaż mistrzostwa Europy. Także trzeba podążać drogą tego człowieka. Tak, no tego ci życzę, żebyś w przyszłym roku, no przed tobą są mistrzostwa, to jest Puchar Świata w Chinach. To krótko konkurencję? Hantel, kula przez joka, przerzucanie opony, tir, ciągi na platformie i jeszcze jedna konkurencja, ale też jest pasująca. A, także większość nie pasuje. Konkurencje pasują, także po 2 latach takiej adaptacji w Open chciałbym spróbować czegoś za granicą, a później pójść śladami tego wielkiego faceta. No i tak, żeby też tutaj zaznaczyć, żeby się dostać na WSM Arnold, to nie, Polacy nie mają za bardzo dobrych kontaktów, byśmy byli Angolami czy Amerykanami, by było łatwiej. Wiadomo. Kiedyś trzeba startować. Tak, że Polaków brali jako jednych z pierwszych, tak? No, a teraz jesteśmy niestety, ale na szarym końcu. Tak samo z tą ambasadą teraz dostałem zaproszenie od Chińczyków na tą imprezę. Zachodzę do ambasady, składam dokumenty. Oni mówią, że to jest złe zaproszenie. Ja mówię, halo, 19 zawodników z różnych krajów. Wszystko było ok, a w Polsce nie. Musisz mieć 3 powody, do których lecisz do Chin. Ja mam wpisane w życzeniu tylko 1 powód, Puchar Świata. To jest za mało. No i muszę do Warszawy jechać w poniedziałek z powrotem znów. Także nie dość, że nikt nie pomaga, to jeszcze utrudniają, bo w okienku obsługiwali mnie Polacy, a nie Chińczycy, wbrew pozorom. Najważniejsze, żebyś bagaż odebrał tego ci życzę. A resztę zrobisz. To są takie wypadki, na których nie mamy wpływu, ale Oskar już jest na tyle doświadczony, że widać, że sobie poradził, także wielki szacun. A my co? Dziejemy się dalej i zobaczymy, co dziś z tego wyjdzie. Tak, trzymajcie się, hej. Powodzenia. Mocnych 8 chłopów, 8. Co myślisz, że rekord w Polsce zostanie pobity? Ciężko, nie? Ja mam nadzieję, że ktoś się chociaż zbliży. Strongman w Polsce wraca na właściwe tory. Chłopaki są mocni, silni, dadzą z siebie wszystko. Ja życzę wysokich wyników i bez kontuzji. Miejmy nadzieję, że ktoś pokona tą magiczną barierę 200 kg. Albino, po co mnie dzisiaj tutaj ściągnęłaś? Ściągnęłam cię ja po to, ponieważ chcieliśmy, żeby starsza gwardia z Strongmana spotkała się z młodym pokoleniem i abyś zobaczył, w jakiej formie są nasi tutaj zawodnicy. Czy są silniejsi od was, jak startowaliście, czy nie? Jaką mają formę? Jak sobie radzą?
To ty teraz ty masz powiedz, bo widzisz, jak się rozgrzewają chłopaki. To ja już ciemno mogę powiedzieć, że dzisiaj będą takie wyniki, które dla nas były jeszcze niedostępne kiedyś, ale chciałem też coś powiedzieć, no bo chyba trzeba tutaj trochę posłodzić organizatorom. Słuchajcie, oprócz tego, że są fajne nagrody dla zawodników, ja mówię to tak ze swojego punktu widzenia, kiedy sam startowałem, kiedy musieliśmy kupę kasy inwestować w przygotowania, to oprócz tego, że zawodnicy tutaj zostaną fajnie nagrodzeni za to, co nam pokażą, to dodatkowo wiem i potwierdź, albo zawsze, jeżeli to nie jest prawda, podobno znaleźliście też kasę, żeby dla najlepszego z dzisiejszej imprezy wysłać na Litwę, na Mistrzostwa Świata. Nie na Litwę, teraz to się dzieje w Anglii. Okay. Zydruna Sawicka zrobi Mistrzostwa Świata w Anglii. Czyli Zydruna swoją imprezę przyniósł do Anglii. Tak, robi w Anglii już drugi rok, w zeszłym roku też była już w Anglii. Okay. I w tym roku wysyłamy zawodnika, jeżeli oczywiście będzie wyrażał chęci, tak? Wysyłamy do Wielkiej Brytanii, sami też z nim polecimy, opłacamy przelot, wyżywienie, nocleg, żeby mógł sobie w spokoju wystartować w Mistrzostwach Świata w wyciskaniu belki. Słuchaj, ja myślę, że po tej stawce zawodników, tych nazwisk, które są tutaj, to ten, kto będzie z nich najlepszy, nie sądzę, żeby jego największym marzeniem nie było znalezienie się na tej imprezie, na imprezie u Sawickasa. Ja mam też taką nadzieję, że jednak reprezentant Polski poleci z nami i będzie chciał wziąć udział. Fajnie, że nam się udało ten kontakt złapać z Zydrunasem, no i że zechciał nam też tutaj w tym pomóc. A my dzisiaj będziemy wiedzieli, że będzie nas reprezentował najlepszy, bo mistrz Polski. Dokładnie tak. Ostatnie dwa niuanse, które też warto zapamiętać, bo będziecie czasem się dziwili, dlaczego wygrywa albo prowadzi ten albo ten, a mają ten sam ciężar zaliczony. Co będzie decydowało, jeżeli dwóch zawodników podniesie identyczny ciężar? Jeśli dwóch zawodników podniesie identyczny ciężar, ale na przykład jeden zawodnik zrobi to w pierwszej kolejce, bo każdy zawodnik ma trzy próby, a drugi zawodnik zrobi to w trzeciej kolejce, na przykład zrobią po 180 kg, ale pierwszy zawodnik zrobi w pierwszej próbie, a drugi zawodnik wyciśnie 160, 170, 180, to wygrywa zawodnik, który zrobi to szybciej. Jeśli ten sam ciężar padnie w tej samej kolejce, wygrywa zawodnik, który jest lżejszy. A więc tutaj ostatecznie ciężar ciała. No i najważniejsze, która próba może być prawidłowo zaliczona? Niuanse, które są niezwykle istotne. A więc to jest to samo, co ciężary. Nogi w linii, ręce podniesione do góry, wyprostowane nad głową, nie żadne niedoprosty w łokciach. I jeszcze przypominam, jeśli zawodnicy mnie słyszą, belkę rzucamy tylko do przodu. Nie będzie zaliczona próba, jak tu ustał pięknie, ale rzucił za siebie. To zatrzymanie to jest takie półsekundowe, sekundowe? Zatrzymanie jest, jeśli nogi są w linii, ramiona wyprostowane, gwiżdże. Ja nie będę tutaj nikogo trzymał po 5, po 10 sekund, bo ja sam kiedyś dźwigałem i sam jak miałem ciężar nad głową, a na przykład sędziował Colin Bryce czy Zydruna Sawicka, to dla mnie to była wieczność, że czekałem na ten gwizdek. Ja tego nie robię, jest wyciśnięte, jest zaliczone, nogi w linii, no wiadomo, jak będzie chodził, będzie szukał tej stabilizacji, nie ma sygnału. Jeśli stanie stabilnie, nogi równolegle, ręce wypchnięte, zalicza. Dwa sygnały dla zawodników, że jest dobrze, bo zaliczył, i dla Państwa, że można już się cieszyć i bić brawo, to gwizdek plus... Gwizdek plus, machnięcie ręką, zaliczone. No to proszę bardzo, to machnij. Jeszcze tylko przypomnę, każdy zawodnik wychodzący pod swoją próbę staje przed belką, na gwizdek włączam stoper, mam minutę na bój. Może w tą minutę próbować wyciskać tą belkę nawet i 30 razy, ale ma tylko minutę. Czyli limit czasu 60 sekund. Drodzy Państwo, Krzysztof Radzikowski, wielki oklaski, rekordzista w tym sporcie, wielokrotny medalista mistrz Polski, szósty zawodnik mistrzostw świata, to był 2012? 2012. Ja się jeszcze mogę pochwalić odnośnie belki, że trzykrotnie byłem wicemistrzem świata. Wyciskanie belki, to nie mogłem nigdy dać rady Sawickasowi. Zawsze ten mały pułap brakował, te niuanse. Dziękujemy, brawa dla Radzika. Uciekaj na odprawę, Krzysiu. Pocznie debiutant z Podlasia, Adam Wądołowski. Zażyczył sobie 150 kg. Drugi pójdzie wojownik z Wybrzeża, Sebastian Kurek, z tym samym ciężarem. Na potem lecimy w górę. Szymon Polesiński, Grzegorz Szymański i Dawid Elgiert po 155 kg.
Szósty wyjdzie Kuba Szczechowski, poprosił o 165 w pierwszej próbie. Mistrz Polski Marek Czajkowski 175, anons na pierwszą, na pierwsze podejście. I Oskar Żółkowski, obrońca tytułu Mistrza Polski, wyciskaniu belki nad głowę, podejdzie jako ostatni i on zacznie, uwaga, od 180 kg, a więc tutaj na razie jeńców nie bierz. Zaliczone powtórzenia, tak jak wspominał Radzik, ręka w dół i gwizdek i prośba, żebyście wtedy naprawdę zrobili tutaj porządną wrzawę, zresztą po gwizdku, żebyście dopingowali. Mówił Radzik o tej wieczności, niby to sekunda u góry, ale to jest wieczność, ale kiedy słyszą hałas, wsparcie, to te pół kilograma, czasem dwa, czasem pięć kilogramów są w stanie podnieść więcej, albo to powtórzenie po prostu prawidłowo zaliczyć. Uwaga, ruszył, dajcie oklaski, halo Kosakowo! Przypomnę, lecimy live na cały świat, dajcie wsparcie debiutantowi! Zaliczone! Wielkie brawa! Gdańsk, Sebastian Kurek. 150 kg. Drodzy Państwo, trzeba pomóc sobie, to jest ten moment! Rytm muzyki, dajcie łapy! Big aplauz! Głośno! Zaliczone, Sebastian Kurek, pierwszy. 155 kg, Szymon Poleśliński. Prośba, po gwizdku Radzika, wszystkie ręce w górę. Muza Kurek, pomóżcie bez muzyki. Zaliczone, Poleśliński idzie dalej. Ale nowotworem, którego pokonała dziś praca. To mistrzostw Polski, po pistku! Zróbcie porządną wrzawę dla Grzegorza. Make a big noise! Lecimy muza! Grzegorz! Puśnij Kusekowu! Nie zaliczył Krzysztof, oj. Zaczną się problemy, trzeba pomóc, drodzy Państwo! Ale dajcie z siebie wszystko! Jest jeszcze trochę czasu. Zaliczy! Na tym razie! Congratulations! Dawid Elgert, duże oklaski! From Kaszubia, Dawid Elgert, near 160 kg weight. Prośba, by debiutantowi pomóc Kosakowo! Żyjemy tam trochę! First time. Yes. Yes, he passed it. Zaliczone, a więc... Congratulations, big applause. 165 kg. Powitajcie brawami. Były brązowy medalista Mistrzostw Polski. Kuba Szczechowski, Dolny Śląsk, Raszówka, koło Lubin. Jakub Szczechowski. Multiple podium finishers. Strongman competitor in various events across Poland. Ważny moment, jeśli to zaliczy 165 kg. Będzie w tej tabeli online minimum trzeci, więc drodzy Państwo, po gwizdku to są już coraz poważniejsze ciężary. Teraz dajcie Kubie tutaj trochę mocy. Halo, druga piękna damo. Zaliczone, Kuba Szczechowski. He made it. Marek Czajkowski jest z nami. Current Polish Strongman Champion, Marek Czajkowski, 175 kg. Kiedy grana jest na zawodach Strongman, jest jedna z konkurencji, w której Marek radzi sobie świetnie. Drodzy Państwo, po gwizdku Krzysztofa, naprawdę duże wsparcie. Pomagamy! Duży hałas, moi drodzy! Oj, wypchnęło do przodu Marka, pomóżcie, teraz ma jeszcze pewnie 45 sekund, ale dajcie trochę energii. Poprosimy, wszystkie ręce. To jest kryzys dla zawodnika, zawsze taka nieudana próba. Stać go na pewno na to, ale teraz musi dograć głowa. Pomóżcie, wszystkie łapy. Prawa strona także. Konrad, ile mamy? 20 kilka sekund, drodzy Państwo, wszystkie ręce! Wyciągnijcie ręce z kieszeni, mistrz Polski walczy o pierwszą próbę. Zaliczone, ależ... Congratulations, big applause! Ależ, podobnie jak Grzegorz Szymański tutaj,
jeden i drugi gdzieś przy tej sportowej złości popełni błąd, ale zaliczony. Obrońca tytułu, reprezentant Warlubia, Oskar Ziółkowski. Duże brawa, mistrz Europy Strongman. Last year's Polish Strongman Champion, winner of the European Strongman Games Championship, Oskar Ziółkowski. Jeszcze chwila zwątpienia, sezon marzeniem, wygrana Arnolda. Mistrzostwo świata par, mistrzostwo Europy. No i gdyby dzisiaj dorzucił ten tytuł, byłby przeszczęśliwy. Po pisku właśnie teraz, wszystkie ręce do obrońcy tytułu. Próbujemy. Zaliczone, Oskar Ziółkowski. Jeszcze pół rok temu jeszcze walczył w kategorii. Do 105 kg, dziś cięższe o 20 kg. Czy zalicie jako pierwszy 160 kg? Po pisku, gorąca prośba do Państwa. Pomagamy dziś wielkim mistrzom. Uwaga! Teraz wszystkie rączki, tak jest, buzą. Są kłopoty. To było, Szymon, poczekaj, to było. Sporo czasu, pewnie jeszcze w okolicy 40 sekund. 40 sekund! Szymon Okoleśnicki, podejście numer 2, 160 kg. 30 sekund! 30 sekund. Kosakowo, to jest ten moment! Zmobilizujcie tutaj kandydata do tytułu mistrza Polski. Góra, Szymon! 15 sekund, Szymon! Yes! Zaliczone ostatecznie Grzegorz Szymański, wielkie oklaski. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, wygrywał słynne Champions League, trzykrotne. From Czechetowo, Grzegorz Szymański. Jest gwizdek, drodzy Państwo, to jest ten moment. Muza w górę, DJ Bidrada. Pomóżcie, pomóżcie. Niezaliczona próba. Jeszcze masz 45 sekund. 45 sekund. No to będzie ta gra psychologiczna. Jeszcze 40 sekund. Jest sporo czasu, żeby złapał energię, ale jak podejdzie do belki, nasza gorąca prośba, tak jak właśnie tutaj pod sceną, drodzy Państwo, rytm muzyki, to będzie łatwiejsze. Grzesiu, po prostu Państwo o to prosi. Dwadzieścia sekund. Grzegorz Szymański. Big aplauz. 10 sekund. No nie wiem, jak to zrobił! It was wonderful! Big applause! Debiutantów, reprezentant Kaszub, prawie 160 kg wagi, dorzucił sobie na walkę 165 przed Państwem. Dawid Elgert, dajcie oklaski dla debiutanta mistrzostw Polski. Teraz muza w górę i wszystkie ręce w Kosakowie. Poprosimy! Dawid Elgert from Kaszubia. 165 kg. Są kłopoty, ale jest też sporo czasu. Zaliczył! Ale szczęśliwy na Mistrzostwach Polski Strongman na Kujawach. Teraz w Kosakowie podchodzi do podium Mistrzostw Polski w belce. Duże brawa, Kuba Szczechowski po pistku. Prośba, byśmy mocno energetycznie tutaj Kubu się i pomogli. Poleciał! To 82,5 kg na belkę. A na scenę, drodzy Państwo, tutaj się zaczyna zabawa o złot. A na scenę zaproście aktualnego mistrza Polski Strongman. 182,5 kg. Przed Państwem Marek Czajkowski. Duże brawa, Kosakow.
for you special, Marek Czajkowski. Trochę przygotowania, trochę magnezji. Ma świadomość. To dobre zaliczenie może dać nie tylko medal. Ostatni rund, ale może dodać już co najmniej srebrny medal. Po gwizdku poprosimy o naprawdę mocną, mocne wsparcie z Państwa strony. Mistrz Polski Strongman 182,5 kg. Czajkowski, Kozakowo, potrzeba nas tu więcej. Make some noise. Są problemy. 10 sekund za tobą. Ale podobne problemy były w pierwszym podejściu. Tam po korekcie wszystko było ok. Ma 40 sekund Marek jeszcze na 40 sekund do końca. Na tę próbę. Drodzy Państwo, potrzebuje wsparcia tutaj wojownik z Podlasia. Pokażcie tutaj trochę mocy. 30 sekund do końca. 30 sekund Marek Czajkowski. Marek Czajkowski. Zliczone z... 20 sekund Marek. Góra. Zaliczone! 182,5 kg. Jesteśmy po dwóch podejściach. 182,5 póki co. Berka trudna, wymagająca. Duża średnica, mały błąd i nie wyciskasz. Także zobaczymy, co będzie się działo teraz. Oskar idzie 187,5. Ja obserwuję, co zrobi. Jak wyciśnie, to też muszę to wycisnąć. Wygram wtedy wagą, bo jestem dużo lżejszy. A jak nie wyciśnie, no to już mam wolną rękę. Mogę robić w trzecim podejściu. To zostaje. Dzięki, pozdrawiam. Lecę się skupić. Oskar Ziółkowski! Wielkie brawo! Special for you. Oskar Ziółkowski, last year Polish Strongman Champion, winner of the European Strongman Games Championship, 185 kg. Tak, muza w górę i teraz pomagam. Make some noise! Są problemy, jest jeszcze sporo czasu. 40 sekund Oskar do końca! 40 sekund do końca próby numer 2. 40 seconds left. 30 sekund Oskar masz jeszcze. 30 sekund. No to drodzy Państwo, już proszę się nie oszczędzać. Pani w czerwieni i mąż, i przyjaciele. Zróbcie Oskarowi tutaj naprawdę porządny głos. Oj, są problemy. Brawa oczywiście za walkę do końca. A więc Oskar będzie musiał to miejsce w okolicach 6. Ma prawie pewnie. No ale spokój czy pokoju. Idziemy do końca. Drodzy Państwo, Kosakowo, obudźmy tam atmosferę, także pod sceną. Głośno, teraz. Elger. Zaliczył! Zaliczył! Lecimy z tym! Pomagamy Kosakowo! 100! Ma sporo czasu. Poprosimy o brawa, drodzy Państwo! Tutaj rozstrzyga się tytuł Mistrza Polski. Jest jeszcze trochę czasu. Drodzy Państwo, gorąca prośba, nie dajcie się namawiać. Pomóżmy Oskarowi. To jest próba, która waży złoto. 15 sekund, Kosakowo. Góra. No tak, pierwsze powtórzenie zaliczone. Pierwsze, jak wspominałem wcześniej, przypięło mnie. Już nie byłem w stanie nic założyć. Organizm już domaga się odpoczynku. Najbliższy start w przyszłym roku. Prawdopodobnie to będzie Arnold Classic. Mistrzostwa Europy, jeżeli bym dostał zaproszenie, co planowałem na czerwiec, na kwiecień dopiero. Więc teraz odpocząć, się dobrze przygotować do Arnolda, pozostało mi. Na pewno się będziemy widzieć na nagrywkach. Co mogę powiedzieć? Śledźcie kanał, zostawcie komentarz. Może być też niepozytywny po dzisiejszym wstępie, ale zrozumcie. 10 startów miałem w przeciągu
chyba 3 miesięcy, w tym 4 ostatnie starty poważne międzynarodowe, więc słabe swoje zrobiłem, uważam. Nie musiałby, ma zaliczony wyższy ciężar niż Oskar, ale podziękujcie, wyciągnijcie ręce z kieszeni, po gwizdku prosimy wszystkich w rytm muzyki. Jeżeli to zrobi, to będzie jeden z wyższych wyników Belz ostatnich na Polsce. Próbujemy! Special for you, 190 kg. Sporo czasu. Pomóżcie, pomóżcie, muszę zregenerować. He's already a winner, but he tries to do 190 kg. Jest sporo czasu. 40 sekund! 40 sekund. Drodzy Państwo, nikt nie śpi, go zakopa. Zróbmy to wspólnie z Markiem Czajkowskim. Ale, ale! Dawaj! 20 sekund! Marek Czajkowski, ostatnie podejście! Kura Marek! No to jedziesz do Sawicka, co jeszcze za świata. Dobrze, bo ty będziesz miał spokojnie dalej. Nie, ja już, dobra, ja to odpoczywam teraz. Ja i tak bym, nawet jakbym wygrał, to bym nie chciał jechać. Zrzekłbyś się na drugiego, no rozumiem. To opłacony, opłacony lot, opłacony hotel. Trzeba. Piękna bo sprawa. Więcej takich właśnie. Tam jest kategoria 125. Przydałoby się. O, to się pracujesz? Tylko czy jak tu. A, no. Więcej takich właśnie przydałoby się kwalifikacji, gdzie byśmy mogli. No ja już się dostałem na lądę i tak dalej. Tu musimy pochwalić organizatora. Super nagrody, jak na polski rynek. Kasa. Najlepsza kasa. Hotel zawsze i tak dalej. Wszystko jedna konkurencja. Jedna konkurencja. Także dla organizatora duże pochwały. Bo jest i hotel, i fajne nagrody, jeżeli chodzi na polskie realia. I zwycięzca ma wyjazd do Anglii na Mistrzostwa Świata SBD u Sawickasa. Tak, także... kosztów nie ponosi, co zaznaczyć, bo ja lecę na Arnolda, czy na OSG Świata, na OSG Europy, hotel, loty, wszystko sam. Ja bym podliczył, żebym sobie dobry samochód kupił. Wiadomo, także no... A tutaj... Tak, to jest startowanie... Miły gest ze strony organizatorów. Że się podjęli takiej organizacji, też wiem, że ta impreza też ich dużo kosztowała, także dziękujemy wam, Marcin Malwina Kacersy, za to zorganizowanie. Wielkie brawa i wszyscy bierzcie z nich przykład. Tak. Jesteśmy już po zawodach, tych panów na pewno kojarzycie. Chłopaki, jak wrażenia? Wyniki może nie są jakoś mega imponujące, ale belka też była dość wymagająca. Ja wiem, że już jest koniec sezonu, że wszyscy ileś tam startów w tym roku zaliczyli i tak dalej, i tak dalej. Każdego też coś tam boli, coś doskwiera. Każdy też pod te zawody się przygotowywał indywidualnie, bo nie ukrywajmy, to była fajna nagroda za jedną konkurencję. Ja podejrzewam, że to była, powiem szczerze, to była największa nagroda, chyba to jest największa nagroda jak do tej pory w polskim strongmanie za jedne zawody. Zgadza się, tym bardziej, że organizator jeszcze zapewnia ten wyjazd do Anglii i pokrywa wszystkie koszty. Dokładnie. Łącząc te dwie rzeczy, to myślę, że na pewno takie nagrody idzie. Kończąc na moją myśl, że wszyscy fajnie się pokazali, ciężary mówisz, czy nie były duże. Jak na to, że zaliczyliście cały sezon, jesteście zmęczeni, trafiły was też jakieś kontuzje w trakcie, coś was bolało, to i tak daliście z siebie wszystko i pokazaliście, że można. No przede wszystkim skład w końcu był taki na tych zawodach, że są mocni zawodnicy, bo wiadomo, jak to w tych pucharach Polski bywa z zawodnikami. No i też moim zdaniem, jeżeli chodzi o tą imprezę, fajne było to, że była ta rywalizacja do końca. Nie było tak, że już każdy po drugim podejściu znał wynik, tylko nie było wiadomo, czy ty przeskoczysz, czy Oskar wyjdzie. Wiesz, to było wszystko takie, no dużo emocji to na pewno jako kibicu dostarczyło. I jak dla mnie, no mówię, nie byłem może na zbyt wielu imprezach strongman w tym roku, ale jak dla mnie najciekawsza impreza. No też startując jako zawodnik, jak jest z kim walczyć, rywalizujesz, to jest ta przyjemność tego sportu, a jak jedziesz czasem no, jakiś Puchar Polski, wiesz, że jesteś mocnym faworytem, to nie ma takiej przyjemności ze startowania. Pamiętam, sędziowałem twoje zawody i Oskara u Marcina Wlizły i na tamtych zawodach był taki niedosyć, bo popełniałeś głupie błędy, przez które traciłeś punkty. Dzisiaj się chyba odegrałeś i jesteś zadowolony. Udało się zreflektować, tak. Także co?
Trzymajcie kciuki za chłopaków, trzymajcie kciuki za mnie. Skoro wygrałeś zawody, to do Krzyśka na flaszkę musisz iść dzisiaj. No to ale jest. Ale ostatnio na weselu tutaj z Krzyśkiem. Dlatego dzisiaj musisz tam iść na szkolenie się udać, bo tam dzisiaj będzie kilku nowych ludzi, którzy są szkoleni, między innymi podobno jesteś ty tam wpisany. Ja jeszcze mam starty, także spokojnie, ale za zdrowie Krzyśka coś nowego wypiję. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dobra, jesteśmy po zawodach. Udało się wygrać Oskar drugie miejsce, ale ten wynik był na styku. Wydaje mi się, że Oskar trochę źle technicznie, bo ja zaliczyłem w drugiej próbie 182,5, powinieneś iść 185. No bo ja już tam chyba któryś raz powtarzałem. Pierwsza przerwa duża była między rozgrzewką, prezentacja, trwała z pół godziny. No ciało się oziębiło przy pierwszym podejściu zaliczonym, 180 wysoko zacząłem. Ale się udało, ale mi spięło niestety, no, jeżeli ci ciało zapnie, to też troszkę po zawodach, nie ma co liczyć na rekordy. Ja się cieszę, że zaliczyłem to 180, nie jest najgorszy wynik, drugie miejsce, także chcę tylko teraz odpocząć, niedługo urodziny. Zgadza się, do Oskara też przyda się odpoczynek przed Arnoldem, a ja sobie jeszcze spokojnie pojadę na tą belkę, później troszkę odpocznę, przepracuję fajnie sezon i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się zostać tam, gdzie ten człowiek startował ostatnio. Takie marzenie, nie? Tak, no to ci życzę powodzenia. Oskar, dzięki wielkie. Na w Chinach i w Belce. Trzymamy kciuki za Oskara cały czas. Żeby się nie rozjechał. Oglądajcie nas, subskrybujcie i do zobaczyska. Cześć.